Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Rysowania na ekranie. Pozostajemy w świecie mitów greckich i dzisiaj spotkamy takiego groźnego pieska. O trzech głowach. Nazywa się Cerber. Mam nadzieję, że Was nie wystraszyłem. Jeżeli nie, to zostańcie z nami i wspólnie zabawmy się w narysowanie tegoż stwora. Hał, hał, hał! Zaszczekałem świadomie trzykrotnie, dlatego że rysujemy w tej chwili Cerbera, czyli trzygłowego psa, który w mitologii greckiej był psem strzegącym świata zmarłych. No i biegał nad brzegiem Styksu, czyli rzeki, która rozdzielała według ich wierzeń świat żywych od świata zmarłych. Grecy wierzyli, że można się przedostać w drugą stronę, więc żeby zmarli nie wracali do świata żywych, wymyślili sobie właśnie postać takiego groźnego psa, stwora, który właśnie miał strzec, żeby nikt bez zgody Boga zmarłych, czyli Charona, który przewoził jednocześnie zmarłych przez rzekę, nie mogli powrócić ani przedostać się w jedną czy w drugą stronę. My oczywiście nie będziemy naszego Cerbera rysowali w jakiś groźny sposób. Poprosiłem pana Andrzeja, żeby naszego Cerbera troszeczkę ocieplić. I zobaczcie, pan Andrzej wymyślił, że nasz trójgłowy pies będzie po prostu pudlem. Pudlem, który strzeże właśnie granic świata zmarłych. Była to w mitologii dosyć, mimo naszego ocieplenia, postać dosyć groźna, ponieważ cechował się właśnie bardzo ostrymi zębami. Był dosyć dużym psem, przynajmniej tak go opisywały mity, i no, dosyć bezwzględnym, czyli nie można było go zagłaskać, choć w niektórych mitach zdarzało się, że między innymi Orfeusz, który podążał do świata zmarłych za swoją ukochaną, dał radę uśpić czujność Cerbera, grając mu na lirze. Ale to był praktycznie jeden czy dwa przypadki, kiedy udało się tego groźnego psa zneutralizować w pokojowy sposób. I Cerber cechował się też dużymi zębami. Nasz oczywiście nie ma takowych, ale na pewno, gdybyśmy się chcieli pokusić o narysowanie oryginalnego Cerbera, to musielibyśmy wyeksponować te jego groźne zęby. Jedną z prac Heraklesa, jeżeli o tym poczytacie, było właśnie ujarzmienie go i wyprowadzenie na ziemię. Co zresztą Heraklesowi się udało. Postać tego psa często była też synonimem takiego groźnego zwierzaka, którym straszono nie tylko dzieci, ale też dorosłych, że jeżeli coś zrobią źle, to właśnie przyjdzie po nich pies Cerber, który w naszym przypadku jest przesympatycznym, wielkim pudlem, tylko cechującym się trzema głowami. Na koniec chciałbym sprostować, że Charon, o którym wspomniałem, był tylko przewoźnikiem, który przewoził dusze zmarłych przez Styks, czyli rzekę rozdzielającą świat żywych i umarłych, zaś bogiem zmarłych był Thanatos. Ale
Nasz odcinek dotyczył naszego sympatycznego Cerbera, którego wspólnie z panem Andrzejem udało nam się narysować.